W poniedziałek 25 stycznia około godziny 16:30 doszło do napadu na bank spółdzielczy w Bielawie przy ulicy Piłsudskiego. Najprawdopodobniej mężczyzna, który wszedł do banku, groził kasjerkom przedmiotem przypominającym broń. Na miejscu pojawili się policjanci z psem tropiącym oraz specjalna grupa operacyjna. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że sprawca to mężczyzna o wzroście około 180 cm, krępej budowy ciała, ubrany na ciemną odzież. Mężczyzna miał częściowo przesłoniętą twarz. Mężczyzna ten po wejściu do placówki bankowej przedmiotem przypominającym broń zagroził jej bezpośrednim użyciem, żądał wydania pieniędzy. Z placówki bankowej zabrał pieniądze, które dokładna suma będzie znana po wykonaniu audytu przez bank. Policjanci na miejscu prowadzili szereg czynności, przesłuchali wielu świadków, zabezpieczyli ślady. Na miejscu był użyty również pies tropiący. Na tą chwilę jeszcze sprawca nie został ustalony. Pracownicy banku spółdzielczego w Dzierżoniowie są przeszkoleni na wypadek tego typu sytuacji i wiedzą, jak zareagować. Chciałabym zacząć od tego, że jest nam bardzo przykro, że dwoje klientów naszego banku przeżyło stres z tym związany. No, kontaktowałam się z tymi osobami. No, przeżyły ten stres, ale myślę, że jakoś to wszystko się rozwiąże. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników banku, to pracownicy banku są cały czas systematycznie szkoleni z takich sytuacji kryzysowych i znają procedury postępowania. Przede wszystkim największą wartością jest życie i zdrowie człowieka. I pracownicy wiedzą, że muszą wykonać wszystkie czynności i polecenia osoby, która napada, żeby chronić przede wszystkim klientów i siebie, bo to są wartości bezcenne. Natomiast banki zabezpieczają się przecież również w inny sposób, nie tylko bezpośredniej ewentualnie konfrontacji z napastnikiem. Czy możemy powiedzieć o kwocie, jaka została skradziona? Tych rzeczy nie podajemy, niemniej jednak, ponieważ to nie jest duża placówka i sprawca zabrał tylko część pieniędzy z kas podręcznych, więc to nie były bardzo duże kwoty skradzione, natomiast no, kwoty są ubezpieczone i będziemy się ubiegać, aczkolwiek mocno współpracujemy z policją, przygotowujemy materiały, mamy bardzo dobry monitoring, wszystkie te elementy zostały pokazane, no, bardzo dobrze widać sprawcę na monitoringu z wielu kamer, więc no, myślimy, że uda się policji złapać tego sprawcę. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i trudno mówić o szczegółach na tym etapie. Miejmy nadzieję, że dzięki współpracy banku z policją sprawa szybko zostanie wyjaśniona, a sprawca napadu schwytany.